have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Wszyscy byli mocni, dopóki nie wszedł El Bordo, elbordo.pl. No i witam. Tutaj już stoi bania u cygana. Z samego rana. Ja się ze wszystkimi witam serdecznie i zaczynamy dzień. Tak, a zaczniemy od tego, że zabieram gruzowisko spod domu. Bo wręcz... będzie dzisiaj też koparka przygotowywana na wynajem. No się przygotowywana. No. Po prostu będzie trzeba pozabierać trochę tego śmiecia z środka, żeby to jakoś wyglądało. Jadę to wysypię do hali. Pokażę wam od razu nasze łupy wczorajsze. Tak, Władek musi stąd odejść ze względu na to, że jest deszcz. Był, no się kurczę, wczoraj to tak miał być, tak nas straszyło i pokropiło ksiądz kropidłem. Ale chyba już dzisiaj kosić nie będziemy, bo ten deszcz zapowiadają na cały dzień. To ja to pewnie wywiozę. To wywiozę. I jeszcze o tyle się nakosi pewnie raz. Ale już nie dziś, nie jutro. Podejrzewam, że w sobotę. Najwcześniej. Ze względu na pogodę, która... A tam zostało nam dosłownie, no nie cały dzień koszenia. No z przejazdem może, powiedzmy, że jeden dzień. I będziemy mieli temat zamknięty. No ale to, żeby nie stało na przyczepie, to wywiozę. I to pewnie dzisiaj. A że nie jedziemy kosić, to Denis pewnie... Denisowi trzeba będzie dać już taki test, egzamin wręcz w kombinacie na jego być albo nie być. Będzie musiał ustawić kąt trysku w MTZ-cie. Wyjedziemy z Władkiem z hali, postawi się tu MTZ-a, wyciągnie pompę i ustawi kąt trysku. Chwyciło chyba. Coś tam odpadnie jeszcze.
krzacz. Krzak żywy jeszcze. Nie wiadomo, czy on przetrwa to wszystko. Zobaczymy. Jesień czuć, normalnie czuć jesień. Jeszcze tu drugi raz. Może dzisiaj, skoro już więcej jest czasu, to posprzątam trochę tutaj. Tutaj wycięliśmy, zobaczcie, od razu inaczej, co? Nie jest zarośnięte. Przeżyjemy. Teraz trzeba dać temu kurwa poleżeć. No. I jak wam się podoba? Inny sprzęt, co? No, a czekajcie, to nie wszystko. O. Teraz tak. Teraz może jechać do klienta. A, widzicie, ja zapomniałem dzisiaj Matki Boskiej Pieniężnej. To jest właśnie ta wygoda, którą zapowiadałem. Przyjeżdża ciężarówka z pompą ssąco-tłoczącą. Wciąga wszystko ze strychów, z piwnic, z zasieków, ze stodół, z szop, z silosów, tak jak w tym przypadku. Bez, no wiecie, jakbym miał lejowy, to i tak byłoby bez jakby obsługowo praktycznie, ale że u mnie schodzi tam powiedzmy 3/4 silosa, a resztę trzeba łopatować. To w tym przypadku na szczęście będzie inaczej. Firma niedawno się otworzyła, filia w Kwasówce, a z Łosic, w Łosicach jest główna siedziba, z tego co wiem. Będziemy ważyć pełny i pusty później z Jałty. I drugi kurs. Aż do skutku, aż do zera, aż do cna. Tak, kopareczka pojechała wykonywać swoje prace. A my wykonujemy swoje tutaj. Tak, przygotujemy miejsce dla MTZ-a w hali. Mognie trochę przyczepa dzisiaj, no ale to co ja poradzę?
jest pompa. Zaraz Denis przyjdzie. To będzie egzamin na kierownika kombinatu. Pisaliście, że Denis powinien być kierownikiem kombinatu. Jeżeli zda ten egzamin, to będzie mógł się mianować kierownikiem kombinatu. No i mamy full. Jedziemy na wagę, na bazę. Tak, między tymi dwiema hałdami wapna widać, ile jeszcze zostało do dokoszenia na Teksasie, czyli tutaj przy lesie i tutaj taki prostokąt. I stąd będziemy jechać dalej, ale ta pogoda chyba się nie utrzyma, tak więc dzisiaj raczej wjazdu nie będzie. Ale zobaczcie jedną ciekawą rzecz. Tutaj, gdzie nie dotknęłem opryskiwaczem, zobaczcie jaki rzepak. Przecież jak on by był taki, ja tutaj ani nawozu nie dałem, ani oprysku, żadnego, ani jednego nawet. No i rzepak jest, no przynajmniej średni. A tutaj, gdzie wszystko było uprawiane, gdzie było nawożone, wypalony, wywalony, wyjebany, kurwa, pleś wszystko zjadło, wybity grat, nic nie ma, nie? A tutaj między kubkami wapna, zobaczcie. Czy co, czy to byłoby brak wapna? Bo te wapno leży od jesieni, my będziemy je teraz rozsypywać tutaj na polu, w tym tygodniu albo na początku przyszłego. No ale zastanawiam się ten... No ta anomalia, nie? Dlaczego tutaj przy tym wapnie, tak jak widać, ten rzepak jest, a tam 2 metry dalej już ni cholery nie ma. Czy to jest coś związane z pestycydami w opryskiwaczu? Czy ja coś robiłem z zabiegiem nie tak? Czy to jest po prostu tutaj te większa ilość tego wapna i tak sobie rzepak poradził, i czyli to jest taki kwas na tym polu? Ciężko mi się odnieść teraz do tego. Zrobimy badania, to będzie jasne. Ale ja tutaj wapnuję już 3 rok z rzędu. Albo ten będzie 3, już sam nie wiem. Może ten będzie 3 z rzędu, ale 4 raz ogólnie wapnuję. I nie za bardzo jest jakiś efekt chyba na to wygląda. Po tym wapnie. No teraz pójdzie jeszcze 50 ton. W tamtym roku też poszło 50 ton. I 2 lata temu poszło 25 ton. Nic, trzeba będzie to obadać. No, już się Denis dostaje do pompy pomału. Daniel, wiesz, że jak porządnie ustawisz kąt wtysku, to zostaniesz okrzyknięty kierownikiem kombinatu? Ale tu nie będzie trzeba ustawiać, więc niestety tak się nie stanie. No, jedziemy do Łukasza. Przerzucamy budowę dzisiaj. Skończył Łukasz ten jeden domek, będziemy się brać za kolejny. Tak, jeszcze zanim pojechałem, to dla Denisa musiałem kupić taki właśnie pasta stalowa z siatką do zatopienia i to będzie do MTZ-a na pęknięty blok. 7 lat wytrzymało i puścił teraz ten blok, nie? Dlatego musimy pompę wyciągnąć i to było przez przegrzanie, bo wszystkie kleje, tak samo i ten jest na bazie epoksydu. No tak, do 120 stopni to się nic nie dzieje, powyżej może wypchnąć, a pamiętacie, że się zgrzał przy kostce ten MTZ i wtedy właśnie to się stało też, że puścił ten klej. Czyli tak do takich normalnych temperatur 90 do 100 stopni, jak podchodzi, to jest wszystko ok, ale powyżej 120 już niestety. No i musiał tyle złapać, na to wygląda. Miał co robić. Pchnęłam jeszcze jedna rzecz, a propos tego rzepaku, który mam przy pryzmie tej wapna, to mogło być to spowodowane tym, zwróćcie uwagę, że ten rzepak rośnie przy samiutkiej pryzmie tylko, nie? Wątpię, to nie jest bardzo mało prawdopodobne, że to dlatego, że tam jest bardziej wywapnowana gleba, tak jakby, czy tam odczyn jest wysoki. To na pewno będzie przez to, że te pryzmy nie pozwoliły na ubytek wody, czyli tam przy tych pryzmach jest wilgoć większa, moim zdaniem, bo słońce nie paliło bezpośrednio na powierzchnię piachu tego na tym polu i nie wysuszało, a ta pryzma jednym słowem trzymała wilgoć, no co tu dużo gadać. I brak wilgoci sprawia, że ten Teksas nie jest w stanie utrzymać roślin. Było 6 czy 5 tygodni upałów bez deszczu i wtedy rzepak został załatwiony. Oni są pod wrażeniem tego, że oni myśleli, że
że tych wapiennych, żeby być trzeba jakiś, wiesz. Oni nie wiedzieli, że można tak wyprowadzić, nie? Ale to jest i tak nie super lekki, tylko zwykły, tak? Lekki, tak. No. No od razu inaczej, nie? Jak to się zmienia dom, kurczę, jak się tynki zrobi. No ta jest. To jest letki, nie super letki. I jest powierzchnia. No ona ma ten piasek, to widać, nie? Ale jest wyrównane, kurwa, powiem ci. A i ten podciąg. Tam wszędzie już ten. Tamte pomieszczenie już, wiesz, podostykały, nie? Bo ja zazwyczaj, wiesz, nie wieszę. Lepiej go nie wieszyć, niż on sam odsycha. Nie, no jasne, on musi związać wodę swoją, wypić, no, co trzeba. No, niektórzy, kurwa, wiesz, otwierają od razu, bo ten, no to niedobrze dla celundówki. A, i tutaj odcięcie takie. A to tak, listwa startowe robiłeś? Nie? Nie, ja tak zawsze robię. To jest wizualnie ładnie to wygląda, nie? Niż jakieś takie... Nie, no jest luks. Pomiar robimy, nie? Czy czekamy? Ja już użyłem. A. Poinformowani, bo Ornia mu wyszło 250, ale bez podciągów, nie? A mi wyszło 260 z podciągami. A, to taka różnica mogła się wydarzyć. No, to więc oni tutaj nie mają żadnych... No tak, bo podciągi jeszcze doszły tu i tam. No, dwa. Dobra, czekamy chwilę. To znaczy, no co, wyciągamy koletę, nie? Czekamy, tylko trzeba... No i wracamy, rozliczone. Inwestor zadowolony. Pogratulował pracownika, pogratulował, no się może, znaczy zadowolony jest z wykonania tym po prostu. To zawsze bardzo cieszy, nie? Jak na koniec się takie miłe słowa zawsze słyszy. To warto dla czegoś takiego żyć. Także działamy dalej. No i już jesteśmy na głównej siedzibie kombinatu. Tutaj widzę, już druga tura się ładuje, żyta. Tak więc wszystko dzisiaj idzie jak po masełku, jak na razie. Tfu, 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 aby nie zapeszyć. Jeszcze raz. 17 przeszło ton. Elegancko tego, panie, będzie znowu 7 lat. 7 lat będzie chodził znowu. A tu się co zepsuło? A raczej co się naprawia. Hebel montuję. A, myślałem, że coś z powietrzem jest nie tak. Nie wiem. Kurwa, żółtą izolację, to będzie pasowała pod te. A i tak czarną jeszcze znalazłem. Nie wiem, czy będziesz miał płaską 17, bo mi jest się potrzebna, wszystkie chyba na bajzonie zostały. Będę miał, zaraz przyniosę. Tak, był widz, kupił zgrabiarkę moją pięciogwiazdową, wicherek tak zwany, no ale teraz nie mam jak mu, zostawił pieniądze, miałem mu zawieść, lawetę mam, ale nie mam czym załadować, bo koparka pojechała na wynajem, no MTZ ma jeszcze za świeży klej, no ale jeszcze z godzinę złożymy go i ten, i pojadę. To już sobie lawetę przygotuję i to ja w międzyczasie biorę mini kopareczkę i porównam sobie tutaj troszkę te ziemię. Lawetę sobie przygotuję do załadunku i wyruszymy jeszcze w trasę z krawieneczką pięciogwiazdową. No i tak, drugi składzik wyjeżdża. Zostałem zapytany, czy pieniądze wcześniej potrzebuję, powiedziałem jasne, numer konta wysłany, wszystko dane przelewu, dzisiaj będzie to zważone, około 35 ton poszło i jeszcze dwa takie składy zostało do zabrania, ale to już w drugim terminie. Cenę jaką dostałem to jest 500 netto za żyto, no to jest niewiele, to jest fakt, ale tak, dzwoniłem do Milanowa, do Gorzelni 450, do Sobianka 450 i do PM Agro, tam gdzie rzepak za chwilę będziemy wieść, też 450 netto, tak więc dostałem 5 dych więcej i nie to, że dla mnie, taka jest cena ogólna, także tutaj, no jest cena lepsza po prostu, a mało tego, tak, nie wydam paliwa na
wywożenie tego, nie wydam energii na łopatowanie silosa, który gdzieś tam na dnie zostaje na płaskodennym, a tak samo jak ktoś z zasieku, czy ze strychu, czy skądś indziej, widzicie ile to jest wartości dodanej. Nie trzeba wydać paliwa, żeby to wywieźć, nie trzeba wydać energii. Moim zdaniem dobry strzał z tym pomysłem, z tą pompą i to konkurencję wyprzedzi. Samo dobre to się samo chwali, tak jak to się mówi, nie? Tak więc jem obiad i próbujemy jechać. Ja już jestem po obiadku. Teraz będę musiał ostrożnie postępować ze wszystkim, ale... Aha, już muszę ten powerbanka wziąć, żeby wyjechać tym albatrosem. Dostałem SMS-a przed chwilą od skupu tam, że cena rynkowa w tej chwili już jest 510. Także ogólna cena jest 510 na skupie, tak więc taka korekta mała. Rynki zareagowały, że silosy już do połowy puste i zażyta nie będzie i podniosły cenę. Patrz, się też nie naszarpiemy, to nie jest jakiś tam potwór wielki. Ale swoje też waży, kurde. Nie, wczoraj już nie palił. Może popadać. Powerbanka trzeba zabrać albo schować. Już niedługo będziemy sprzątać warsztat. Jak chłopaki będą przyjeżdżali do Forsleeta, to my już go tutaj wszystko robimy na błysk, wszystko wywalamy, cały środek. Wszystkie klucze trzeba pozbierać, poukładać, bo już widzę, że ten rozkompletowany komplet nowy, kurwa, to na bizonie wszystko, nie? I co jest na warsztacie grubsza robota? Na warsztat, no będziemy mieli przygotowany, tak żeby coś tam, wiesz, już można było wjechać, robić. Forsheet będziemy silnik zakładać i tak na zewnątrz, bo trzeba ładowarką go wstawiać. Ale kiedy oni? Poniedzieli. O cholera. Także już tylko dotknąć. Te śruby były na tych półkach drewnianych. Na jakich półkach? Drewnianych? No te regale ogólnie. Pod wiatą? Nie. Pod jaką, kurwa, półka? No, pod wiatą co takie były. Nie wiem, gdzie to teraz jest. Okej. Okay. Idę przyniosę, już można założyć, bo jest hebelek zrobiony. Założymy dywaniki od razu, żeby już jechać, kurwa, jak gość z rzepakiem. Na skup, z dywanikami, w białych skarpetkach. Nie, niestety nie, dziurawe. Przyjedzie dzisiaj na pewno raz, być może dwa razy, dwa składy żwiru piachu na halę. I od razu to zasypiemy tutaj na tym gruzie. I ewentualnie, no w tym tygodniu podejrzewam, że tak, pół hali to już będziemy mieli zrobione. Pół wiaty. Że... W sensie takim, że już będziemy mieli powierzchnię, można powiedzieć magazynową, czy tam pod dachem, no. O sporej powierzchni, no bo cała hala ma 300 metrów, a tam korytarz plus ten bok, no to myślę, że 200 będziemy mieli już utwardzone. I chyba w sobotę będzie reszta, być może, że już cała hala będzie zrobiona. Plan jest taki, dosyć ambitny. Ale jak już robić, to raz, na tym piachu, piach będzie na równo z tym, z betonem, tym środkowym wjazdem, korytarzem. Hala będzie ocieplona pianką natryskową, taką jak tutaj warsztat zrobiłem. Od środka, a na podłodze, na tym piachu, na tym żwirze utwardzonym i na tym betonie rozłożymy styropian, mata i podłogówka. Na całej hali. Kupię szpulę węża taką po taniości i tanim kosztem sami jakoś to spróbujemy zrobić.
wyjście będzie gdzieś tam z boku i w tym kontenerku będzie mógł stać piec i tą halę, może tego nie użyję od razu, ale już jak mam zalać betonem, no będzie trochę dodatkowy koszt, żeby te rurki zrobić. Kiedyś będzie można ją grzać. Może nie od razu, a w sumie to mogę od razu, bo ja zmieniłem piec w domu, mogę tego kopciucha tam wstawiać, nie? Albo będę zmieniał pewnie nawet tego, co zmieniłem, bo dałem na ekogroszek, a będę robił teraz na pelet. To ten na ekogroszek już będzie można tam postawić. I ocieplona hala od podłogi, będziemy mieli grzanie, bo tam będzie ogólnie, to będzie służyło jako magazyn też, ale głównie tam będzie co innego, tajemnica, nie powiem jeszcze. Wszystko w swoim czasie. Słów na wiatr nie puszczam raczej. Powinniśmy to w ten sposób wykonać, bo później jak zalejemy posadzkę, to już nie będzie powrotu, nie? To tu powinno być tu. Jeszcze ten gaj. Elegancko. Świeci. 12:09. Tablicę rejestracyjną jeszcze muszę przykręcić. Tak. Nowka funkie. Tam lipa, bo A wyszło. No to będzie wa, Bożeż kochanyż. Problemy współczesnego świata. Voila! Nie no, to już trzeba iść za ciosem. I montujemy jeszcze znaczek. Kurde, ta maska brudna, ale pod kaszera dopiero trafi. Śrubeczki są oryginalne, nakrętek tylko nie ma. Dobrze, bo one są płaskie, to jest od Bostera, zakup ze sklepu, zapraszam. Mogę nawet podlinkować, ktoś byłby zainteresowany, bo wyrób jest pierwszej sort. Żeby montaż był pierwszej sort, to idę po szmatkę i po miarkę, ja sobie to obmierzę. No, teraz można jechać. Kolejki od razu na wagę.
jesteśmy na bazie. Muszę załadować ten wicherek, muszę załadować jakoś. Jak załadujemy? MTZ-em czy nie? Ja bym najpierw próbował B. A kąt w trys... Nie jest lekka, to jest kawał rury. A kąt trysku dobrze ustawiony? Zajebiście. Jest odpowietrzony, ale jeszcze nie palone, ale za chwilę mogę też zapalić. A klej zastygł? No, powinien być twardy jak kamień. No, to jest... Tak jak MTZ, twardy jak kamień, kurwa, ale pęk. Nie, no jest taki lepki jeszcze, no, kurwa. Lepki. Strach odpalać, kurwa, żeby to na darmo robota nie poszła. Następnym razem, jak będzie lecieć, to spawamy. Ale to trzeba byłoby tlenem. Bo to jest paliwo. Czyli da radę na pewno. No nie wiem. Dobra, tak czy siak, biorę lawetę i jadę tam pod wicherka. Jest dostawa piachu pierwsza. Parę sztuk będzie takich czteroosiek. Nie, to jest trzyosiek. Nie wysypię. Jeszcze można. Jeszcze pójdzie trochę. Dobra. No teraz jakby ruszyć do przodu, to zejdzie. Stop! Ręcznie nie ma szansy tego załadować, biorę MTZ-a. Co? Wiem, dlatego trzeba zagęścić ruchy. Myślałem, że kąt w trysku pomyliłeś. Co?
Ło... Co? Mam te zycie mysz, kurwa, przebiegła. No bo to jest ekosystem, kurwa, tutaj fauna i flora, kurwa, żyje. To będzie trzymało jednego pasa. I za co chcesz? Ja myślę tak, tu złapać, przez to i na końcu. I tyle. O, takie co. To masz ten... Zaczek tam. Gdzie? Tam, gdzieś te. No to czekaj, to tędy. Tędy. I... No dobra, naciągnij. A, tu będzie lepiej. Chuja lepiej. Nie, lepiej, dobra. Ten dyszel całkiem! Dobra, załadowany, spięte, można jechać. Nie będzie już po krzywach stał, na szczęście. I ruszamy. Akurat szczęście takie, że w trakcie jak wyjeżdżałem, przyjechał klient z koparką lodowarką. No i co? I Denis mógł od razu zająć się wrzucaniem tego piachu na bok. Bo tak już nie było zajęcia. Sprzątanie ewentualnie. A tak to zawsze jeszcze jakoś pożytecznie będzie, nie? Ten piach jeszcze dzisiaj będzie już na bok rzucony i tak będziemy mieli dzięki temu informację, ile takich wywrotek na stronę trzeba. Tak, rozładowałem się, jeśli chodzi o co? O zgrabiarkę. Złapał deszczyk. Może nie za ogromny, ale jednak. A jeszcze mnie czeka jeden kurs. 50 km, 40. No dogadałem tak. Muszę zawieźć małą mini koparkę, wjedziemy na wynajem jeszcze. I tym sposobem będziemy kończyć ten dzień. Co tam? Ale co, w sensie, że wrzuciłeś ten piach już? I jak to wygląda? Ile takich pójdzie? Dużo. To niedobrze, bo dużo nie mam. Koparkę jeszcze wywożę na wynajem. U siebie miałem zrobić, ale kurwa szef bez butów chodzi. Musi być, jak to się mówi, przysłowie.
wszystko czym się, czego się zajmę, to jakoś idzie, kurwa. Gospodarka ni chuja. Dobra, załadowana. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak to wygląda na hali po tej jednej wywrotce. Na tą stronę się przesypuje przy wysypywaniu już, tak więc trzeba będzie tą stronę opróżnić. Najgorzej z tym styropianem. Nie mam za bardzo co zrobić. A tutaj, tutaj, tutaj. No. Kropla. Kropelka. Trzeba jeszcze. Dobra, ja się z wami żegnam. Byłoby miło, było mi miło. Było mi miło gościć was u siebie na kanale. Trzymajcie się i do następnego, do jutra. Niech plan będzie z nami.